proszę Państwa, dodatkowa konkurencja. Kamil Biliński, ten człowiek, któremu tak wczoraj, jak poszło? Dobrze. Dobrze? Tak na razie sądzi, ale to wszystko będzie, się wyjdzie w praniu. 10 piłeczek. Najwięcej na razie bramek 8 kto? Krzysiu Łączyński i Nemanja Nikolic. Przygotowany kolega Biliński. W bramce kto? Gabor Kirali. Przygotowany kolega Biliński. Na jaki wynik możemy liczyć? Najlepszy. Czyli 9. Przygotowany kolega Biliński. 3, 2, 1. Poszło! Jest! Patrz jak go rozrzuca, ma go! Grzesia nie ma! Nie ma Grzesia! Tak on nie strzela nawet w Ekstraklasie, no brawo! Słuchaj, no rekordu nie ma, jest 7, ale no skurcze pieczone, ostatni super strzał. Grzegorz! Nie lubimy takich strzałów. Grzegorz, co się stało w ostatniej podcince? Zakopałem się tam. Ale generalnie świetnie ułożona stopa, gratuluję. No nic dziwnego, że król, a mały wice, ale król Celców. No i proszę Państwa, nadszedł ten moment, to musimy to powiedzieć, to był ostatni Turbokozak przed świętami wielkanocnymi, bo potem jest przerwa na kadrę. Chcieliśmy Państwu złożyć serdeczne życzenia, zdrowia, szczęścia, uśmiechu. Dla kolegi bliskiego wielogoli w Ekstraklasie, dla Grzegorza. Jak najmniej tych goli. Jak najmniej tych goli w Ekstraklasie, nie, tylko w Turbokozaku. A dla mnie... Zdrowia, szczęścia, radości. Tak jest, niech Państwo będą szczęśliwi, weseli. Brawo Kamil Biliński, brawo Grzegorz. Brawo Kamil. Tak jest.